Wojskowa agencja mieszkaniowa źle wykonywała swoje zadania, posiadała środki na budowę mieszkań dla wojska, i to nie małe środki, bo pół miliarda złotych, i nie potrafiła tych pieniędzy dobrze wykorzystać. Agencja zamiast budować mieszkania na posiadanych gruntach, kupowała je na rynku zewnętrznym, i tak przez to koszt jednego metra kwadratowego kupionego mieszkania był większy niż koszt jednego metra kwadratowego mieszkania, które agencja by wybudowała w tym czasie. Dobrze się stało, że Ministerstwo Obrony wpłynęło na zmianę ustawy. Zmieniona ustawa zwiększa kompetencje ministra, czyni jego wpływ bardziej bezpośrednim, rzeczywistym na to, co się dzieje w agencji, a to pozwala z kolei na uporządkowanie sytuacji w agencji mieszkaniowej.